No witam Cię widzę bardzo serdecznie, CSGO Skins. Zaczynamy oczywiście sobie z bitewką. Jak możesz zobaczyć oczywiście tryb tutaj underdog. Lecimy na skrzyneczki White Gloves Case. Na buście, do tego oczywiście tutaj Luxurious, no i skrzyneczka Anarchia. Na sam koniec oczywiście przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, subskrybuj, łapa w górę pod filmem. Komentarzek oczywiście napisz, dołącz na Discorda. No i już oczywiście kodu Kroxy na CSGO Skinsie. Jak są pewno na kim jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik. No i oczywiście kodzik Kroxy przez 2x piszesz. A my tutaj już pierwszą bitewkę wygrywamy. Bardzo ładnie tutaj, chciałem powiedzieć, że mi poleciało, ale tak naprawdę tutaj moi oponenci się popisali swoimi dropami. Ale jakoś rzeczywiście był to underdog, no to wszystko tutaj do wuja poleciało. Ja ci oczywiście standardowo przypominam o konkursach na taką AWP, Kałacha, USPA i USPA. Jak chcesz sobie oczywiście dołączyć, no to wystarczy, że z kodem Kroxy sobie wpłacisz. No i po wpłacie, jak uda ci się wygrać, to dostajesz taki prezent. Im więcej oczywiście wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. No i jak zajdą te konkursy, to dorzucę wam jakieś jeszcze kolejne fajne tej kurcze bitwa. 7,5 koła była, nie zdążyłem dołączyć. Byłaby to połowa mojego budżetu, więc może to dobrze, że tutaj, że tak powiem, zostałem uchroniony przed może jakąś tutaj potencjalną stratą moich funduszy, mam nadzieję. Zobaczmy, 10 skrzynek, 4200. Underdog oddał, więc kurczę, zostałem teraz standard. Mam nadzieję, że tym razem moje przeczucie się okaże, no po prostu strzałem w dziesiątkę, tak? Pierwsze otwarcie, no tak nijako. Jak chcemy fajnie tutaj zarobić na tej bitwie, no to i sam musi trafić tutaj właśnie jakieś, nie wiem, Bowie Lore. No ta WP chyba też może coś kosztować. Field test 448 zł. Jest to zwrot, na pewno takie skrzynki. USP Kill Confert 200 niecałe, próbujemy dalej, zobaczmy jak będzie teraz. Skrzynek jeszcze, o to chodzi. Właśnie o to chodzi, bo to Docker Money moje leci, tak? Póki co, jak przegrywamy. A nie, czekaj, to nie jest underdog. O kurwa. Ty to odjebałem jednak. I byłem przekonany, że zostawiam underdoga, nie wiem czemu totalnie. Tak zawiesiłem się chwilę, tak patrzę. Mówię, dlaczego ja się cieszę? To jest tryb normalny. Mówię, takie... Pani prowadząca, co pan odpierdala? Szczerze nie wiem, 200 różnicy, no nie ma opcji. Ej, co ja odstawiłem, przepraszam bardzo za amatorkę. 5 skrzynek ametyst, 8400 zł. No bitwa, kurczę, taka trochę rage'owa, nie powiem, że nie. Bo tutaj trochę tak... przez własną głupotę przegrałem. Znaczy w sumie nie wiem, czy przez własną głupotę. Bo ja chyba właśnie chciałem zostawić standardowe, ale mi się wkręciło, że underdoga dałem. No chuj we, w sumie przejebaliśmy, tak? Lecimy z tymi skrzynkami, no póki co trzy za nami. Nie ma dosłownie nic. I jeszcze przegrywamy, tak? Ruby. 7 koła, no dobra, myślę, że jest 10. I jeszcze jedna skrzynka przed nami. Okej. No będzie tu z te 9 koła. 900. Jakiś tam profit jest, nie? Ale nie jest to też profit jakoś taki mega, mega wow, nie? Mamy tutaj jakąś bitwę za 1700, to sobie dołączymy. Woody, like Prince Street. To jest moja reakcja, stary, w tym momencie. 130 zł. Gielek spoko jak najbardziej. Po kałaszku, ten kałach, no, 8 dyszek w faktoriumie kosztuje. Pamiętam jak wychodził, to się nim jarałem strasznie, ale tak... Nie wiem, tak po czasie się znudził, nie wiem, czy tak mieliście. O ile pamiętacie, jak wychodził ten kałach, tak? Bo tutaj nie każdy może pamiętać. Przegrasz w CS, nie wiem, od tygodnia, dajmy na to. 744. Skrzynia eventowa. No, no to właśnie nie chodziło. Skrzynia Royal może teraz uratować, tak? Jeśli rzuci nam coś tutaj fajnego, no ale nas nie uratuje, tak? Ja się w ogóle przyzwyczaiłem, że ja tam na tej lewej stronie i dlatego tak się, kurczę, ucieszyłem na początku z tej abupy, więc kurczę, no trzeba to odbić, tak? 10 koła jeszcze mam, hola, dawno nie otwierałem. Czy to będzie dobry pomysł? No pewnie nie, ale dobra. 6 prób na M4 hola, jak się uda, no to pewnie będziesz miał tytuł, że trafiłem hola. Wow, mega, niesamowite. Zobaczmy, 6 skrzynek. Bitwa oczywiście standard. No jakbym trafił hola i przegrał go, no to bym się nieźle wkurwił, nie? No ale mogę trafić hola i przegrać też, nie? Jeżeli boti samu trafi dwa hole. No ale póki co, 3 skrzynki jeszcze przed nami. Tutaj mamy, no, na pocieszenie chyba coś. No ale my przyszliśmy tutaj po tego hola, nie? Ojejku, ojejku, ojojojojoj. No było to bardzo takie zagranie, kurcze. Nie spodobało mi się. Ostatnia skrzynia, 3% na M4-4 hole. Czy będzie to bitwa z rzędu 5000 w dupę? Będzie to bitwa z rzędu 5000 w dupę. Bardzo niesympatyczne zagranie. Nie podoba mi się to. 5700. Dobra, no jak ja nie trafię dzisiaj tego hola, to ja nie wiem. No nie odpuszczę go dzisiaj.
zróbmy coś takiego. Stać nas? Jak najbardziej. Bitwa na 3 osoby. Proszę, żeby poleciał mi tutaj haul. Mamy Majsiego w tej bitwie, mamy Michaela, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. 5 skrzynek. Pamiętacie, co mówiłem ostatnio, że kurczę, co wbijam na CSGO skinsa, tutaj Majsi chce się ze mną pizgać. Więc no mam nadzieję, że tutaj uda nam się go dzisiaj, no, samotnie opierdolić i haula oczywiście trafić. Zobaczmy, czy skrzynki do końca, czy skrzynki. No tutaj niestety nic, ostatnia skrzynia 3% i na koniec 1% na haula. Puściutko. Czy 1% da haula? Szczerze w to wątpię. Zobaczmy. Aha, no to nieźle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie. Elo!